Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Ambasadorze, Panie i Panowie, to jest kolejna nasza wizyta z Panem Ambasadorem Markiem Brzezińskim, tu w Powidzu. Kolejna wizyta, której rezultatem jest zainicjowanie kolejnej inwestycji, właśnie tu w bazie w Powidzu inwestycji tym razem przeznaczonej dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W Powidzu stacjonuje. Brygada Lotnictwa Bojowego Stanów Zjednoczonych wyposażona w śmigłowce uderzeniowe Apache. Dla tych śmigłowców przygotujemy w ciągu następnych lat bazę w postaci z jednej strony hangarów, magazynów, z drugiej strony bazy paliwowej, tak żeby śmigłowce mogły operować z Powidza, żeby mogły w ten sposób wspierać siły polskie i siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. W czerwcu tego roku razem z ambasadorem Markiem Brzezińskim rozpoczynaliśmy budowę składu amunicji również tu w Powidzu. Także można powiedzieć, że Powidz stanowi kompleks wojskowy, który jest przygotowany na to, żeby wspierać polskie siły, siły natowskie na wschodniej flance sojuszu północnoatlantyckiego. Nasze działania są oparte na umowie, którą podpisaliśmy 15 sierpnia 2020 roku. To taka szczególna data. Dlatego, że to było stulecie wielkiej bitwy warszawskiej, zwycięskiej bitwy warszawskiej, kiedy Polska zatrzymała nawałę Rosji, bolszewickiej nawałę Rosji. Na Europę, ale to był tylko jeden z etapów naszej współpracy, naszego współdziałania. Od tego czasu, na podstawie tej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, rozpoczęliśmy bardzo wiele inwestycji, w tym właśnie dzisiejsza inwestycja, a jesteśmy wdzięczni, że współpraca polsko-amerykańska rozwija się tak intensywnie. Myślę, że jednym z takich ważnych zdarzeń. W historii tej współpracy jest decyzja prezydenta Joe Bidena o tym, że w, na terenie naszego kraju, w Polsce, na stałe stacjonuje wysunięty element dowództwa V Korpusu US Army. Tydzień temu rozmawiałem telefonicznie z moim odpowiednikiem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, Lloydem Austinem. Rozmawialiśmy na temat wzmocnienia relacji wojskowych polsko-amerykańskich. W ramach tego wzmocnienia już w przyszłym roku do Polski trafią czołgi Abrams. Teraz rozmawiamy na temat wzmocnienia polegającego na tym, żeby w siłach polskich, siłach znalazły się helikoptery uderzeniowe, Apache. Z panem ambasadorem podczas podróży właśnie to do Powidza też rozmawialiśmy na ten temat. Jak państwo wiecie, Polska wystosowała zapytanie ofertowe odnośnie 96 śmigłowców uderzeniowych. Rozmawiamy na temat zdolności pomostowej. Mam nadzieję, że również tak jak w przypadku Abramsów, tak w przypadku Apaczy osiągniemy wspólny sukces. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta baza w Powidzu tak właśnie dynamicznie się rozrasta. Dziękuję moim współpracownikom na czele z generałem Mendralą, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Dziękuję wszystkim dowódcom wojsk amerykańskich stacjonujących tu w Powidzu, ale także w innych częściach naszego kraju i również wszystkim tym, którzy wykonywali wcześniejsze inwestycje. Trzymam kciuki za tą, którą dziś rozpoczynamy. Sądzę, że razem z panem ambasadorem będziemy mogli podczas kolejnej wizyty podziwić postęp prac.